Siemaneczko klubowicze, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Jest to fragment z live'a, gdzie tuningowałem Audi RS2. A, i taka jeszcze mała informacja. Live'y odbywają się u mnie na YouTubie, wystarczy zasubskrybować kanał. Jeśli ktoś chce oglądać sobie na Twitchu, to także może oglądać na Twitchu w tym samym momencie co na YouTubie. Nie pytajcie się, kiedy będzie stream i gdzie będzie ten stream. Stream jest na YouTubie. Subskrybujcie. Mamy sobie budowę driftowozu i modlimy się o to, aby tak zajebisty samochód do driftu jak to BMW. To jest naprawdę super bryka do latania. Nawet po trochę takiej dłuższej przerwie od kręcenia kierownicą jakoś mi tam ten drift idzie. Fajna fura. No ale musimy znaleźć coś nowego. I mamy czat, piszcie swoje propozycje. Co jak ty, a może zrobimy coś, co nam wypadnie z wheel spinów. Bo zobaczcie, mam tego trochę. Weźmy sobie gifts. Ua, jest trochę tych wheel spinów. Dobra, zobaczmy. Najpierw zobaczymy, czy wylosuje się coś z wheel spina ciekawego. Ej, on jest za krótki. Nie, tego nie. Audi RS2 do driftu. Dobra. Kurde, strasznie lubię driftować tą BM-ką. Gdzie to było? To jest to. Tu mam zrobione chyba pod jakieś offroady czy coś. Uuu, jaki dźwięk! Rasowy! Siema Norbert, siemaneczko. Siema Szczepan. On ma fajną tą taką lampę z tyłu, no nie? Taką przez cały tył. Audi zrobiło to zanim to było modne. Teraz te Porsche'y nowe mają takie światła. W sumie nowe Audice chyba też. Tutaj mamy napęd quattro na 4 koła, chyba stały. Więc ciężko będzie tutaj wprowadzić poślizg auto, żeby to jakoś wyglądało. Chcielibyśmy tu dopakować naprawdę dużo kunia. Dzięki za super chat. Oczywiście Duduś się odezwał. Siemaneczko Duduś. Zajadę sobie do chatki i zaczynamy majstrować przy tej furze. Myślę, że zrobi się z niej coś ciekawego. Tak wygląda środek. Klasycznie. Czy robię giveaway'a na pełną wersję Forzy? Na razie nie mam kluczy na pełną wersję Forzy, ale to ciekawe, bo mógłbym w sumie napisać do Microsoftu w tej sprawie, że przydałoby się. Dobra, wiecie co? Strasznie podoba mi się standardowy dźwięk tego Audi. Możemy mieć takie paskudne spoilery tutaj. Aha, najpierw musimy zobaczyć, czy w ogóle da się zrobić konwersję napędu na tył. O, na szczęście da się. To już problem z głowy. Mamy tutaj... Nie będziemy tego instalować. Chociaż zobaczcie, że charakterystyka tego 1.6 jest bardzo podobna, no nie? Rozkręcił się, zobacz. Mamy tutaj 562 konie mechaniczne. Wow! Ej, ta buda zaraz będzie latać. To będzie ciekawe auto do driftu tak w ogóle, no nie? Bo raczej Audi to kojarzą nam się z napędem na 4 koła. I uwaga! Pyk! Tu mamy klatkę, też sobie wrzucimy chyba w końcu driftowóz. Pyk, dobra, to mamy, napęd na tył i pyk. I teraz opony, wiecie co, on ma trochę tej mocy. Ja bym dał te opony, a potem zobaczymy, jak będzie za mocno, jak będą zbyt przyczepne, to się da inne. Zostawimy takie wąskie jak od taczki. Dzięki Misiek, pozdrawiam, dzięki bardzo za donatek. Dobra, zwiększamy cal. Damy dystansę. O, ale tu pasuje elegancko. No, zobacz. Zobacz jak pięknie pasują te koła tutaj. W sensie, może niekoniecznie felgi, bo to każdy ma inny gust. Ale chodzi mi o to, że ładnie się spasowało z błotnikiem. Pięknie. Dobra, niestety nie mamy tu zderzaków żadnych takich ciekawych. Moglibyśmy dać jedynie ten naprzód. Taką dokładkę właściwie. Nie wiem, czy dać tą dokładkę. A dajmy, zobaczymy, co się będzie działo. No okej. Tu mamy i tak 562 konie mechaniczne. To jest naprawdę zarypiasta waga. Dzięki Jami za donatik. Tak, będą otwarte. Będzie otwarta rekrutacja, będzie można dołączyć sobie do klubu. I tak, tutaj sobie robimy z przodu
sumie ciekawy jestem, czy już by latało, ale wydaje mi się, że nie. Ale słuchaj, no mamy tu silnik z przodu. Zrobiliśmy napęd na tył. Myślę, że powinno latać. Ujo! Dzięki Czekuś, dzięki bardzo za stówę. Pozdrowionka dla ciebie. Czekuś za stówę to powinien od razu chyba do klubu dołączyć, nie? Czy nie? nie chcę tak traktować ludzi wyjątkowo, tych co mają kasę i tych co nie mają. Każdy będzie mógł sobie dołączyć, kto będzie chciał. I od jego zachowania będzie zależeć to, czy to stanie. Dobra. Tutaj też mamy takie proste. Będzie pasować mi do felg, chyba malowanko. Jakieś... No takie... Nie wygląda źle. Ty, tutaj mamy bagażnik. Patrz, możemy na zakupy jechać. Ale zobaczcie, mamy standardowy silnik tutaj. Gazu... Ciekawe, czy można gaz zainstalować. Podtlenek gazotu. Dobra, mamy zrobiony tuning, mamy zrobiony wygląd. Teraz zobaczymy. Siema Marvik Rambo. Jak minął dzień, Odica będzie bokiem latać, tak. Dzień jak co dzień. No kurde, jak ja mam w takim gle driftować? Co to w ogóle za pora roku? Jest lato? Ale dźwięk jest kozacki, ja pierdzielę. Ja nie wiem, co ta Audica za silnik ma, muszę aż chyba zobaczyć. 2,2 litra mamy. Rzędowa piątka. Ole dźwięk kozacki, nie? Nie działa. Nie tylko to by nie działa. O, okej, dobra, bo myślałem, że to tylko mi nie działa. Może jakiś problem z serwerami jest po prostu, a nie koniecznie. To by było akurat ciekawe, bo ja dopiero co zainstalowałem Fordze i byłem na 100% pewny, że to coś u mnie jest, a nie, że wina serwerów. Ej, dobra, jedziemy na zakupy, bo ja mam tutaj kombi, takie rodzinne i chciałbym gdzieś tam sobie podjechać kupić bułki czy coś. Mamy takie 600 koni mechanicznych pod maską. Standardowy silnik od Audi RS... RS2. Co to za ciągnik mi wyjechał? No nie, spierdzielajcie stąd. Ja tu drifty uprawiam. Co to za korki? Dodatkowe utrudnienie do driftu, nie? Musimy sobie zrobić zawody driftowe w Fordzie. Wiesz, o co chodzi? Będziemy sobie robić dodatkowe utrudnienie. Jak będzie ruch uliczny, to będą dodatkowe punkty przy samochodzie ruchu ulicznego podczas driftu. No bez problemu, a tutaj mamy te lepsze oponki, tutaj naprawdę ładnie lata to wszystko. Kot, strasznie tutaj gęsto od tych aut. Przez nie chyba możemy przenikać, nie? Nic nie widać, ale i tak wolę mgłę niż kurde śnieg, nie? Śnieg najgorszy jest. Kurde, już nie dociągnął, już nie dociągnął. Quattro! Dobrze! Patrz, jakie kąty robi! Pierdzielony! Już trochę mocy brakowało na tej czwórce. Tak, będzie otwarta rekrutacja, dzięki za donatek.
Ej, co to było? Joki kąt. Ja chyba nigdy takiego kątu nie zrobiłem. Ej, fajnie latają kombiaki w tej grze. Ojej, tutaj trochę smaściłem. Ej, fajnie latają kombiaki. Jednak powiem wam, że to kilo 10 kilo ziemniaków, które dałem z tyłu w bagażniku, to coś tam kurde daje. Ta dupa zamiata jak sprzątaczka na przerwie. Dobra, chodźmy sobie tutaj trochę polatać w kółko. Tutaj mamy takie... Spierdzielaj. Dzięki Marek, pozdrowionka dla ciebie. No patrz jak to pięknie lata. Chłopie, weź kostkę masła na patelnię wrzuć rozgrzaną. Tak samo będzie latać jak ta Audica. Patrz, nawet kolor się zgadza. Ej, no prawda, zróbcie sobie ten samochód. Mogę wam trochę udostępnić tunik, ale nie wiem, czy mi się teraz udostępni, jak go wrzucę. Wow, wow. No ja jestem w szoku. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie to latać. Zwłaszcza na standardowym silniku. Słuchajcie, ta fura brzmi naprawdę fantastycznie. Jednak te stare auta mają coś w sobie, nie? Że jak się je zrobi pod drift, to kurde pokazują tego swojego zęba. On gier od kolegi, moja pierwsza, zarobiście się nią driftuje. Fajnie, mi się bardzo słabo driftowało na początku. Jak zacząłem karierę na kierownicy, bardzo ciężko było to wyczuć. Pamiętam, że zajęło mi to dobre kilka miesięcy regularnych treningów, zanim zacząłem w ogóle mniej więcej jakoś ogarniać. No i właśnie, pochwalił chłop, nie? Ach, Audi RS2, no! W ogóle te lampy z tyłu! Zajebiście to wygląda, nie? Połączone ze sobą. Ten samochód, tak porównując do innych aut w tej grze, to jest taki, no, bardzo, bardzo przeciętny. Tutaj... kwadratowo, tak po staremu... Ale z drugiej strony, kurde, ma tą swoją taką duszę, no nie? I wcale nie mamy tutaj jakiejś wielkiej pojemności, jak to czasami bywało w tych starszych autach. I samochód zrobili fantastycznie w tej grze pod względem dźwięku. Dobrze, chodźmy sobie na Fortune Island. Tam mamy tą długą strefę driftową, dość trudną. Zobaczymy, czy uda się zrobić. Ua. Czy uda się zrobić drift? Nawet patrzcie, mam koszulkę pod kolor malowania. Audicy. Pięknie. RS6C5 zrobić do driftu? Nie wiem, czy nie robiłem RS6 jakiejś. W ogóle, jeśli chodzi o Audi, to mi się bardzo podobają w kombiaczu. Audi, nie wiem czemu. Niektóre samochody lepiej wyglądają w sedanie, a akurat Audi w kombiaku są fantastyczne. Mówię tu głównie o Audi RS6 i RS4 może nawet, jeśli dobrze myślę. Bo ja tak z wyglądu trochę bardziej kojarzę niż z nazewnictwa. Chyba RS4 też. Ładnie wygląda, tylko chodzi mi o roczniki tak 2007 w górę, 2007-2008 w górę, nie? To w kombiaczu są naprawdę ładne, jak dla mnie nawet ładniejsze są kombiacze. Jest takie dziwne, bo w sumie to jest taki wtedy tatowóz, nie taki tatusiowóz. Ale naprawdę wyglądają ładnie te auta, a niektóre na przykład, nie wiem, Volvo S80 bardziej mi się podoba, bo to jest sedan, nie S80, niż Volvo V70, czyli bliźniaczy model tylko w kombiaku, który wygląda jak szafa, no.
jeżdżąca taka. Paskudny ten samochód, no. A S80 świetna. Kurde, ale ich się tu nalęgło. Nie widzicie, że tu strefa driftowa jest? Ej! Dobra. Ale świetne kąty robi to Audi, naprawdę. Udostępnię wam tunik, to będziecie mogli sobie obadać. Patrz! Bardzo fajnie, mocy nie brakuje tutaj, nawet na trójce, mam teraz takie biegi trochę skrócone co prawda, ale na trójce nie brakuje mocy, to dobrze, bo możemy sobie akurat, właściwie każdą strefę driftową i każde miejsce w Fordzie podriftować, może być jedynie problem z takimi strefami mega długimi, albo miejscami długimi, gdzie mamy, wiesz, do przedriftowania taki fragment z dużą prędkością, to może wtedy właśnie pasowałyby bardziej opony do... te standardowe takie. Tutaj dałem jakieś sportowe, takie bardziej przyczepne. I one tak, no, dają więcej kontroli, nie? Ale paczek zamiata, gość. Tak próbuję tutaj coraz większe kąty robić na zakręcie. Ale opcja jest taka, że boję się, że przesteruję, nie? I trzeba znaleźć taki limit. Ja pierdzielę, ty. Czy to auto ma jakiś limit? Dobra, tutaj. Ale zdupiłem. Taki ładny zakręt. Idealny pod drift. Żebym to zmaścił. Wiecie, ja tutaj nawet tą punktację wyłączyłem, bo ja bym tu bardzo mało punktów nabił. Ja lubię właśnie robić takie drifty, ślizgi takie z małym kątem, takie płynne. A w Fordzie to trzeba, już w każdej chyba grze, trzeba jak największy kąt, jak największa prędkość, a mi się to nie podoba, nie? Oh my god, zgrzałem się na tej strefie driftowej. Ale co powiecie, kurde, piękna sprawa. O, trochę wypadłem. Ech. No i tutaj są te długie zakręty. Znaczy, ja z kamery z kokpitu trochę gorzej latam, ale myślę, że one są trochę za długie, te zakręty jednak. Ale patrz! Prawie ją z tego przesteru wydostałem. Wow! Czy można wiedzieć, co to za kierownica? W opisie streama wszystko jest rozpisane. Nawet ostatnio wrzuciłem najnowszy monitor, który dostałem od Asusa. Możecie sobie zobaczyć. Dobra, próbujemy tutaj. Tu jest taki trudny dosyć łuk, bo on ma tutaj spadek. Poszedł! Kurde, na kamerze z kokpitu. Zloty ekipowe, na razie widzę, że jest solo. No jeżdżę solo, bo niestety Forza nie chce mi się połączyć z online. Ach, właśnie tak trochę wprowadziłem w błąd, przepraszam, no. Mam trochę problemy techniczne dzisiaj z grą i nie chce mi się połączyć gra z siecią po prostu. Ty, dobrze się driftuje na kamerze z kokpitu tym autem. Ja pierdziele, patrz, to nie przesterowuje w ogóle, o co chodzi? Piękna sprawa. O, to trochę zmaściłem podejście, ale uratowałem. I ręczny. O, trochę go tam... za mocno. Fajna ta kamera driftowa. W tym Audi naprawdę jakoś tak nawet całkiem... Jaką my mamy porę roku? Tylko nie mówcie, że jesień jest. Czekaj. Jesień! Znowu będzie zima.
Co dzisiaj jest za dzień? Dzisiaj poniedziałek? Za 3 dni będzie zmiana na zimę i znowu nie będzie driftowania. Nie, no kurde, nie gadaj. Czy grałem w Assetto Corsa? Tak, grałem w Assetto Corsa. Tam była taka nawet ekipka, która mnie zaprosiła do wspólnego grania, do driftowania. Ale nie ogarnąłem tam. Za mocne samochody, kurde. Znaczy, force feedback może miałem źle ustawiony, bo nie mogłem kierownicy utrzymać. Ciężko się przyzwyczaić, naprawdę. Tak po przesiadce z Fordzy. Podoba mi się Car X Drift Racing. Bardzo fajna giera i tam będę na pewno też driftował sobie. Też zajebiście force feedback działa. Więc tam bym to ogarnął. Mi to godzinę temu nawet Fordza nie chciała się odpalić. A no widzisz. Wiesz co, ja nie wiem, nie jestem właśnie pewny, czy to jest problem dzisiaj z serwerów. Dzisiaj jest taki poniedziałek, no to nie wiem, w sumie są wakacje, więc chyba dużo osób grało. Tak jak wbiłem sobie do Fordzy, to widziałem sporo moich znajomych cisnęło. Spróbuję dołączyć, bo jeśli się uda, to robimy zlot od razu. Dobra. Aha, i tutaj jeszcze mamy... Kurde, cały czas pada. Nie lubię tej Wielkiej Brytanii. Daliby w końcu jakieś... O, no, nie mogę dołączyć. Daliby jakieś... Au. Daliby jakieś Włochy czy coś takiego. Chyba były Włochy w Forza Horizon 2, no nie? Mieliśmy tam włoskie lokacje i tam jest pięknie, ty. Wbijesz sobie do Forza Horizon 2. Masz piękne widoczki, o kurde, ale żebym się zagadał. Masz piękne, ładne widoczki, ostatnio grałem na Xboxie. Zajebista sprawa. Wiesz, ładny teren po prostu. Oczywiście graficznie tamta gra to nie ma w ogóle podejścia do czwórki. Tylko ten teren jest tam po prostu piękny, nie? Te takie okolice, to jest super sprawa. Zobaczcie, no, audycja fantastyczna, ej. Ja wam udostępniam tunik, może się kiedyś udostępni, jak mi się Fordza połączy z siecią. No, ja tutaj zmaściłem. Ech. Udostępniam wam ten tunik, kurde, musicie popróbować. Myślę, że nawet na padzie da się tym latać. Wiesz, ja robię te tuningi, samochody nie mają dużo mocy. Bo na kierownicy jest ciężko taki samochód opanować, jak ma tam powyżej 1000 koni mechanicznych i pod drift zrobiony. Ale na padzie... Co kurde... Elegancko, z palcem w dupie. Pewnie nawet te takie długie drifty da się zrobić. Udostępnię, musicie spróbować. Musicie sobie spróbować, bo naprawdę jest co próbować, no. I ten dźwięk. Dobra, czwórką, uwaga. Dobrze, dobrze. Tak, to będzie też dobra opcja do pada. Także jak ktoś nie ma kierownicy, to nie przejmujcie się, na padzie też sobie podriftujecie na spokojnie. Czasami się zdarzają takie tuningi, że na padzie się nieprzyjemnie driftuje, jak się zrobi tuning pod kierownicę. Zdarzają się, niezwykle rzadko, bo tak, ale... Tutaj na padzie bez problemu i chyba większe kąty nawet ogarniesz. W ogóle wow. Jakbym na kierownicy był w stanie tak szybko obrócić do maksymalnego obrotu jak na padzie, to bym nigdy tego samochodu nie przesterował. A? O, zgasił się. O, autentycznie. Dobra fura, przetestujcie sobie. Macie takiego, powiedzmy, klasyka. Który to rocznik? 95. Kto jest z 95 rocznika? To ma teraz... Czekaj, 25 lat. Kurde, stary koń. Jest ktoś z 95 rocznika? Tutaj na czacie? Chyba nikt. Z 10 roku Marcin jest. Teraz każdy ja.
25 lat. To jest stary koń. Stary koń teraz. Już niektórzy to mają dzieci i ich dzieci mają dzieci. Nie no. Stary koń. I tu macie takiego 25-latka. Dobra, słuchajcie, ja wam udostępniam, bo to nie może tak być. Musicie też mieć ten tuning. Absolutnie, kurde. Save. O, tak, i udostępniam. Top speed, tutaj dajmy sobie drift i handling. Dobra. Dobra, napiszemy 1P Club. Proszę bardzo. Będziecie wiedzieli, gdzie szukać. Ja 99, ua. 21 lat. Kurde, to już prawo jazdy masz. Okej, to mamy tą Audicę. I co? Tutaj wylosowaliśmy też jakieś Ferrari. Trzeba będzie sprawdzić, nie? Jeszcze jakąś furę dodatkową. 10. rocznik jesteście. Uja. Ja kiedyś tak myślałem, że ktoś, kto się urodził w roku 2000, to jest w ogóle w nowym milenium i taki mały niemowlak to jest dla mnie. A dzisiaj tacy ludzie mają po 20 lat. Ja pierdzielę.